Dzień dobry, dobry wieczór. Słychać mnie? Halo, halo? Bardziej niż muzykę? To dobrze. No co? Nie nagrywałem w piątek, bo się rozrywałem. To jest oburzenie będzie święte. Pytania od moich widzów. Ja się bardzo cieszę na takie pytania. Będzie dzisiaj jakoś pogadanka wieczorem, bo nie umie zasnąć. Będzie, kochanie. Właśnie się nagrywa. Nie no, cieszę się, że nie umiecie beze mnie zasnąć. To bardzo miłe. Zobaczcie, bransoletka z wilkiem mi się zerwała w pracy, bo ja mam dwie, a kiedyś w ogóle ktoś pytał, a zapomniałem odpowiedzieć. Co to za zegarki mam dwa? To nie są zegarki, kochanie. To są, kochani, to są bransoletki z wilkami. Z wilkami. Nie jestem psychofanem Bitwy o Tron. Także to nie są wilki stąd. No urwało mi się. Po prostu mi się, no po prostu mi się urwało. Będę musiał zanieść do naprawy. Bo, ja miałem, bo dwie muszą być, żeby się zakajdanić. Jest sobota wieczorem, sobota dzień kota. Jakubowski przemęczony, wyruchany jak koń po westernie. Nie w tym sensie wyruchany, po prostu praca mi dzisiaj, praca była cały dzień silna. A w ogóle było miłe zdarzenie w pracy, to już muszę powiedzieć na samym początku. Udało mi się uciec na chwilę ze sklepu w ramach przerwy i znaczy uciec, no wybiec sobie na papierosa na chwilę. Sobie tak stoję przed na takim pasażu, mamy taki pasaż otwarty, część otwarty, tam można palić papierosy. Sobie tam stoję, palę papieroska i idzie do mnie gość. Się tak tajemniczo uśmiecha. Podchodzi bliżej, nic nie mówi, dalej się tajemniczo uśmiecha. Staje obok, tak na niego patrzę, a miał na sobie uniform z National Express. National Express to są to są autobusy miejskie. No, po prostu bo miał uniform kierowcy z National Express. Więc nie wzbudza mojego niepokoju. Kierowca autobusu w Wielkiej Brytanii to jest zawód zaufania społecznego. Także bardziej niż lekarz pierwszego kontaktu. Ja zaraz wam opowiem o lekarzach pierwszego kontaktu. No i pan się po polsku do mnie odzywa. Witam, panie Jakubowski. I tak mówię, no to witam. A on mówi, no, że z filmików mnie zna. A ja tak pomyślałem, że no kurwa, jak ktoś używa mojego pseudonimu Jakubowski, to tylko z YouTube'a może mnie znać. Znaczy inaczej, jeżeli obca osoba używa mojego nika Jakubowski, to musi być to ktoś, kto zna mnie z YouTube'a. Bo takiego, bo po Jakubowskim to mnie czasami nazywają moi bardzo bliscy i odwieczni przyjaciele. Znaczy pamiętałem tego nika jeszcze ze czasów studiów. Chwilę pogadałem z panem kierowcą. I pan kierowca mi się pochwalił, że on, że jest drugi kierowca polski, który mnie zaczepia. I fajnie. Który mi powiedział w ogóle, że miał dzisiaj szczęśliwy dzień, bo rano z kolei spotkał angielskiego youtubera, którego ogląda. Spotkał go gdzieś w Birmingham chyba. A teraz spotkał Jakubowskiego po południu. Ja mówię, no proszę, no to dzień youtuberów, ciekawe co się jeszcze wydarzy. I musiałem za chwilę uciekać do pracy z powrotem, zaprosiłem pana na zakupy do nas do sklepu. Kurczę, nawet nie zapytałem pana, jak pan ma na imię. To było niegrzeczne. Ale naprawdę dzisiaj byłem zakręcony jak swoich z ogórkami. No szkoda. Ale może pan się odezwie, pan kierowca. Panie kierowco, co pan dzisiaj w Saturn Coffee ze mną gadał, to pan by się odezwał na przykład na facebookowej grupie Jakubowski 76 gadam, bo lubię. Linka oczywiście znajdziecie pod filmem. Czemu zawsze robię taki głupi uśmiech do tego? A w zakanie reklama jest, no o to chodzi. No, to ja pana kierowca proszę o ten, bo chciałem przeprosić, że się... Znaczy ja się nie musiałem przedstawiać, ale że nie poprosiłem pana o imię. No, ale fajnie, fajnie. No co? Miłe. Ale ten, mam Karola. Z Karolek. Uwaga, Karolek. Ci, co są na grupie, to wie, co spolano. Z Karolek. I tulipany dostałem wczoraj. Patrzcie państwo, jakie. Te chryzantemy złociste w półlitrowce poczystej stoją na fortepianie i nie podlewa ich, kurwa, nikt. Poszły do śmieci, bo uschły już. Znaczy, mały już ponad tydzień, więc miały prawo odejść. A teraz mam Karolka i ten, i tulipany. Takie rzeczy się u Jakubowskiego w domu dzieją ostatnio. Kwiaty przynoszą, misie przynoszą. Dobra, tyle lat tam nikt mi nic nie przynosił, teraz mi przynosi co tydzień, no to się cieszę, nie? No co by się żałowało. No, kochani, powiem wam tak, ta pogadanka z dupy krótka, ale muszę omówić dwa tematy, właściwie trzy. Pierwszy temat jest taki, gość się podpalił pod Pałacem Kultury i Nauki. No dobra, podpalił się podobno jest w stanie krytycznym. Specjalnie przez informację nie brnąłem, bo wystarczyło mi to, co usłyszałem i przeczytałem na Facebooku. Bo krótko mówiąc, jeżeli ktoś dokonuje takiego aktu publicznego samobójstwa i to w tak okrutny sposób, że się podpali, przecież to jest jedna z najokrutniejszych śmierci ponoć żywcem,
Jeżeli ktoś dokonuje czegoś takiego, to no to jest akt daleko idącej desperacji. Na pewno jest to akt osoby, która no, psychicznie zrównoważona nie jest. Bo nawet mnisi tybetańscy, którzy bardzo często, oni najczęściej dokonywali publicznych samospaleń, oblewali się gdzieś w publicznym miejscu benzyną i podpalali, po to, żeby zwrócić uwagę na tragedię Tybetu nękanego przez Chiny, no to też trzeba mieć ideologicznie bum-bum w głowie, żeby zrobić coś takiego. Wiecie, tam padały komentarze w tych akurat artykułach, które czytałem o tym, znaczy w linkach do artykułów na Facebooku, które czytałem, że facet musiał być niesamowicie zdesperowany i pewnie przygnieciony ciężarem dyktatury Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, który właśnie się odbywa. Jak czytam takie rzeczy, to mi się flaki przewracają, no ale to już nieważne. Słuchajcie, jak ktoś został zniszczony przez system do tego stopnia, że nie chce mu się żyć, to odbiera sobie życie w samotności. Jak ktoś dokonuje takiego aktu, to jest akt demonstracji czegoś. Ten człowiek coś chciał zademonstrować. Jak to słusznie napisał mój przyjaciel, życzę temu człowiekowi szybkiego powrotu do zdrowia, bo absolutnie nie chcę, ten mój przyjaciel powiedział, że nie życzę sobie, aby Komitet Obrony Demokracji miał męczennika. W sumie nikt sobie nie życzy. Ale wiecie co? Ja nie chcę sobie dworować z takiego aktu, ale mi to śmierdzi taką prowokacją już na dzień dobry, że hej. Znaczy ten gość na pewno miał intencje zdrowe, bo nikt przecież nie... Tylko, że z drugiej strony nikt zdrowy psychicznie się kurwa nie podpala, no. Publicznie jeszcze. Moja jakubowskiego opinia, oczywiście mogę nie mieć racji, prawda? Mogę. Bardzo często nie mam, więc mogę tym razem też nie mieć racji. Ja uważam, że jest to daleko idąca, grubymi nićmi podszyta prowokacja, która ma służyć temu, żeby zwrócić uwagę na to, że no... Kurwa, to państwo jest po prostu tak za mordę trzymane przez PiS, że hej. No wiecie, różnica polega na tym, że w państwie PiSu zwolennicy tak zwanej demokracji, czyli kodziarze, podpalają się sami. Bo w państwie prawa, państwie Platformy Obywatelskiej, czyli dzisiejszego KOD-u tak naprawdę, to ludzie byli podpalani. Bo tu należałoby przypomnieć historię pani Jadwigi Brzeskiej, którą może nie każdy zna. To jest osoba, która za czasów PO, warszawianka z Pragi, zaczęła ostrą walkę i batalię, między innymi sądową, z mafią kamieniczników pod egidą i przywództwem HGW, czyli Hanny Gronkiewicz-Walc, jako lokatorka jednej z kamienic, która właśnie była, że tak powiem, prywatyzowana. Zaczęła walkę z tym procederem w Warszawie. Dzisiaj się dowiadujemy, że HGW podpisywała takie umowy, że właśnie te kamienice sprzedawała za bezcen i tak dalej, i tak dalej. No, a ta pani Brzeska zaczęła z tym walkę kilka lat temu, właśnie za rządów Platformy Obywatelskiej w Polsce, i ona została spalona w Lesie Kabackim. I zwęglone zwłoki zostały znalezione w Lesie Kabackim. No dzisiaj podobno nie wyjaśniono, w jakich okolicznościach konkretnie zginęła. Czy zabito najpierw, a potem podpalono zwłoki, czy podpalono jeszcze żyjące ciało. Ale było to wyraźnym ostrzeżeniem: nie zadzieraj z mafią mieszkaniową w Warszawie. Także wiecie, tu bym się grubo zastanawiał nad tym. Słuchajcie, coś wam powiem. Ja nie bronię PiSu Kaczyńskiego, nie, absolutnie nie, ale ja uważam, że obecny rząd nie jest ani gorszy, może jest lepszy w takich rzeczach bardziej populistycznych, ale na pewno nie jest gorszy od PO. Ten rząd próbuje pokazywać społeczeństwu, że robi dla niego dobrze. Stąd cięcia budżetowe dla administracji, stąd redukcja urzędników, stąd oszczędności, które przyniosły, nagle się okazuje, bilans budżetu państwowego na plus. Okej, no ale tam swoje na boku robią, nie oszukujmy się, no tak różowo nie jest. Ale wiecie, no zobaczcie, protesty przeciwko sądom nie wyszły, nie? Protesty przeciwko wolności słowa nie wyszły. Protesty przeciwko tam Trybunał Konstytucyjny, inne rzeczy, nauczycielskie, teraz lekarskie, nie wychodzą. Próba destabilizacji państwa cały czas trwa. Pytam się po chuj. Państwo i tak już istnieje tylko na papierze, więc nie wiem, czy to cyrk tylko dla ludzi jest, czy jak? Nie mam pojęcia. Drugi temat, tu się zapalę. Atak terrorystyczny w Stalowie Woli. Widzieli państwo? Jakie nagłówki w ogóle widziałem w
internecie, w czeluściach internetu. Zamach, atak nożownika w centrum handlowym. To nie Paryż, to nie Berlin, to nie Londyn. To w Polsce, w Stalowej Woli. W Stalowej Woli. Atak terrorystyczny. Przepraszam. Ale to brzmi zupełnie tak samo, jak kiedyś lałem przez pół dnia z takiego, dostałem do rąk własnych, to było dawno, dawno temu w Polsce, dostałem do rąk własnych taki periodyk, w sensie czasopismo, to był chyba 3-miesięcznik, czy kwartalnik, czy 7,5-miesięcznik, nie mam pojęcia, że kwartalnik to jest 3-miesięcznik, to pierdolisz, włoski, ale dobra. Dostałem do rąk własnych coś takiego, co było nazwane Życie Gospodarcze Kłaju. Kłaj to jest taka gmina w Małopolsce. Życie Gospodarcze Kłaju. Dzisiaj jak sobie to przypomnę, to się nie posiadał ze śmiechu, po prostu Życie Gospodarcze Kłaju. Nie, bo życie ekonomiczne, nie, życie gospodarcze kłaju, tak to było. No dobrze, o czym mówiłem, zanim zacząłem się naigrywać z kłaju? Przepraszam wszystkich mieszkańców kłaju, jeżeli ktoś mnie ogląda z kłaju. W ogóle mi śmieszna nazwa, kłaj. Myślałem na początku, że to w Chinach, a to nie, okazja Małopolska i tak głęboka. Chińczyków tam nie ma, nawet nie ma strefy wolnej słowy. Misia, uspokój się. No, nożownik w Stalowej Woli. Słuchajcie, czy to nie brzmi sarkastycznie? Atak terrorystyczny nożownika w Stalowej Woli. Ja przepraszam, ale zarówno przypadek podpalenia się pod pasem, jak i ten nożownik teraz są dla mnie po prostu tak absurdalne, że śmieszne. Tylko mniej absurdalne i mniej śmieszne jest to, że w kilka godzin po tym wypadku w Stalowej Woli, po tym ataku, faktycznie 27-latek latał po galerii handlowej i dźwigał ludzi nożem. I ranił ciężko 10 osób, z czego jedna zmarła, z tego co wiem, a 7 jest w stanie krytycznym. Czyli był to autentyczny atak. Policja twierdzi, że gość się leczył psychiatrycznie, nie ma w ogóle żadnych pobudek ideologicznych i tak dalej. No bo przede wszystkim żaden świadek nie potwierdza, żeby latał i krzyczał Allahu Akbar, albo Ojcze nasz, który jesteś w niebie, czy na zawsześ Maryjo Dziewico, ani nic, żadnych innych haseł religijnych nie krzyczał, więc to nie był taki tego typu atak. Natomiast, bo zawsze sobie przypomina to życie gospodarcze kłaju. Przepraszam. Jest to dla tych, co nie wiedzą, to równie śmieszne jak życie kulturalne Radomia. Przepraszam. Spokój. No albo życie intelektualne Sosnowca. Przepraszam mieszkańców Radomia, Sosnowca, Kłaju i Tomaszowa Mazowieckiego. I powiem za co. Tomaszowi się oberwał. Znaczy Tomaszowi... Tomaszów Mazowiecki oberwał inkognito po prostu rykoszetem. Wróćmy do poważnych tematów w postaci nożownika w Stalowej Woli. Przepraszam. Kochani, ja was naprawdę przepraszam. Ja wiem, że to są poważne tematy, ale poziom absurdu tych tematów po prostu przeszył moją tolerancję ponad aurę w ogóle i wyszedł poza kopułę otaczającą płaską ziemię. Ja nic nie paliłem jeszcze dzisiaj. Czy ja w ogóle nie palę, czy papierosy jedynie. Tabletek też żadnych nie brałem, ani nic nie wciągałem do nosa. Nawet nie zdążyłem piwa dopić. Zamknij ryj. Misiu, zamknij ryj, kochanie. No nie przeszkadzaj mi. To, że się śmieje, nie oznacza, że musisz szczekać, kochanie. No tu popatrz, no zobacz, co tu jest. Na foteliku sobie chodź. Na foteliku jest dobrze. No, podrap się w jajka, albo sobie je wylisz, bo ty potrafisz. Czego ci zazdroszczę całe życie. Wróćmy do ataku nożownika w Stalowej Woli. No, no co? Już to nagranie i tak jest zjebane, no to możemy sobie porozmawiać. O co ci chodzi? Misia, chcesz? Karolka byś chciał? Karolek? Chcesz Karolka? Nie dowierzasz, nie? Żebyś dostał. No właśnie, bo nie dostaniesz. Dobrze, że nie dowierzasz. Instynkt cię nie zawodzi jeszcze póki co. Aż sobie otworzę kolejne piwo zaraz. Słuchajcie, taka luźna pogoda... Otwórzcie sobie piwo w ogóle. Otwórzcie sobie piwo. Ja mam pierwsze. Jestem tak zmęczony, że właściwie jak walnę drugie, to pójdę spać na leżąco. Na stojąco, chciałem powiedzieć. Na leżąco też pójdę spać. Dobrze. Dokończmy, kurwa, ten temat i możemy się bawić. Atak nożownika w Stalowej Woli. Już nie będę się śmiał.
Znaczy, no, postaram się. Niby wszystko śmieszne, absurdalne i w ogóle, ale no nieśmieszne jest to, że zginęła jedna osoba, że 7 ciężko rannych, to nie są śmieszne rzeczy, absolutnie. I tu nie śmieję się z tego, ja się śmieję z faktu, że nożownik zaatakował w Stalowej Woli. To jest absurdem w ogóle, no. Jak się rozumiem, gdyby to było w galerii, nie wiem, w takich dużych miastach typu Łódź, Warszawa, Wrocław, Kraków czy Kłaj. Albo w Oszonie, w Sosnowcu. Przepraszam wszystkich mieszkańców Sosnowca. Studiowałem tam 5 lat, nieco mi się udzieliło. Czy ja wykończę temat Kamila ze Stalowej Woli, bo pan ma na imię Kamil. Nie podano nazwiska, ale pan ma na imię Kamil i leczy się psychiatrycznie. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że prasa zachodnia, brytyjska też, po kilku godzinach w zasadzie, po niewielu godzinach, huczała na temat tego, że atak terrorystyczny nożownika na niewinnych obywateli w samym centrum Polski. Daily Mail, Daily Mirror, Independent i BBC do kurwy nędzy, wszystko na stronach internetowych. Te nośniki medialno-informacyjne w Wielkiej Brytanii, bardzo poważne zresztą i bardzo poczytne lub pooglądalne, natychmiast donosiły o ataku terrorystycznym w Polsce. Ciężarówka w Berlinie rozjechała ileś tam osób, incydent. W Nicei rozjechała ileś tam osób, incydent. W Barcelonie incydent. W Madrycie incydent. W Brukseli incydent. W Londynie incydent, w Manchesterze też incydent. A w Stalowej Woli, proszę bardzo, atak terrorystyczny. To ja pomyślałem, nie? Stalowa Wola w tej chwili, słuchajcie, stoi w rankingu wyżej niż metropolie typu Manchester, Paryż, Bruksela, Berlin, a nawet Kłaj. Dajmy spokój Kłajowi. Tam musi być ładnie chyba, tak mi się wydaje. Nigdy nie byłem w Kłaju. Ja się kiedyś wybiorę. W Stalowej Woli byłem. Ale to było tak dawno i tak pijanie, że nie pamiętam. Kochani, zabawne nie jest to, że po tej stronie lewackiej moich znajomych, a szczególnie na Facebooku było to widoczne, bo cały czas mam znajomych lewaków, to są moi znajomi, przyjaciele niektórzy, nawet tacy, może nie bardzo bliscy, ale pięknie się między sobą różnimy, ale nadal jeszcze się znamy. To wysyp informacji było właśnie taki, że co, może teraz w takim razie zamkniemy granice dla samych Polaków, katolików? Skoro latają z nożami i dźgają, to co my teraz mamy zrobić? Zobaczcie, jakaś sprytna medialna psychomanipulacja. No bo gość nożem zaatakował się, okazało Polak. Pewnie katolik, chrześcijanin. I teraz wszyscy ci, co stoją murem za tym, żeby uchodźców wprowadzać, no skoro sami się zabijamy, to wzbogaćmy się kulturowo. Nie możemy w takim razie mówić, że zagrożeniem są dla nas imigranci. Każdy może być zagrożeniem. To jest bzdurny argument, że imigranci będą latać z nożami. Skoro sami z nożami latamy. Zobaczcie, jak kurwa już to od razu wykorzystali. Mówię, wesoło nie jest. W Tomaszu Mazowieckim tym bardziej. W Tomaszu Mazowieckim ma kina. Tak słyszałem, że nie ma kina. Natomiast w Radomiu jest teatr. Ale mają dwa centra handlowe. W Stalowej Woli też mają. I teraz są już nawet sławni, bo mają centrum handlowe, które zostało, że tak powiem, uświęcone obecnością terrorysty z nożem. Używajmy prawidłowych zwrotów. Terrorysta z nożem, atak terrorystyczny z nożem przy użyciu noża w centrum handlowym w Stalowej Woli. Środek Rzeczpospolitej. Cyrklem wbić to w zasadzie 2 metry w boki jest środek centralny Polski. Lubię ten dźwięk. Znaczy lubię go słuchać, a nie lubię, bo to świadczy, że mi się skończyło piwa. No. Się pośmialiśmy, nie? Tak reasumując, no to nie jest wesołe. Bo ja widzę w tle, to teraz mówię już zupełnie poważnie, nie będzie to wesołe. Ja widzę w tle jakąś taką dziką, coraz bardziej eskalującą nagonkę. Tu facet się podpalił w proteście przeciwko rządzącym, aktualnie rządzącym.
Tu Polak, katolik z nożem atakuje innych. Za chwilę się okaże, że Grażyna, przydrożna sprzedawczyni grzybów i jagód, się wysadzi w powietrze na dworcu centralnym w Warszawie. Albo przynajmniej na głównym w Poznaniu. W ramach protestu przeciwko wycince w Puszczy Białowieskiej. Żebym nie był prorokiem, mówię wam. A Teodor Z., emerytowany sędzia z Czułuchowa, postanowił na znak protestu zabić się razem z żoną, wieszając się w lesie. Protest przeciw, bo jest to protest przeciwko odebraniu im i tak głodowych emerytur sędziowskich w ramach deubekizacji państwa. Może tak być? W sumie oni by się tak zaczęli pomału zabijać wszyscy. Widzę przeszkód. Taki Sztur na przykład. Mówisz, stary Sztur. Młody Sztur jest też pierdolnięty, ale przecież jest młody to. To już taki młody. Niewiele młodszy ode mnie. Chyba w tym samym wieku. Stary Sztur to już tak pierdoli, że się go słuchać nie da. Już gorzej niż Krystyna Janda. To on tym jeszcze zrozumiał, bo ma za sobą przejścia. W końcu była kobietą z marmuru, z żelaza, potem 3-4 razy alkoholiczką w kilku filmach. Potem prowadziła teatr za duże miliony, potem straciła dotację, więc mogło jej się poprzewracać w głowie. A taki Sztur? Tak terrorystyczny w stalowej woli. Dobrze, że nie w żelazowej woli. Bo to by zaburzyło pamięć o słynnym kompozytorze. Pochodzącym z Polski. A Kopernik, prawda, w Toruniu teraz. W Toruniu mają problem z piernikami, bo nie bardzo wiedzą, czy mogą je dalej produkować, czy nie. No bo skoro Kopernik pierdolną głupotę, że Ziemia jest niebieska i toczy, że Ziemia jest okrągła, niebieska też, że Ziemia nie jest niebieska i okrągła i toczy się jak piłeczka wokół Słońca, które jest żółte i w środku, no to teraz z piernikami będzie problem. No kupcie sobie pierników zawczasu, bo święta idą tak w ogóle. Właśnie czeka nas przyszły tydzień bardzo ciężki. W sklepie. Bo się kończy pierdolec halloweenowy. Autentycznie pierdolec halloweenowy się kończy. I trzeba w ciągu jednej nocy przebudować sklep pod kątem święt, Christmasów. I wystawić wszystkie rzeczy na Christmas. A pierdolę z Halloweenowi? No tak, bo teraz się by jeszcze słychać w tle wystrzały, no bo Hindusi nadal ostrzeliwają miasto w ramach Diwali, czyli hinduskiego Nowego Roku. Święta światła właściwie, a nie Nowego Roku, no ale to prawie to samo dla nich. Nakupili fajerwerków, no to walą jak głupi od 3 dni. A tu już niedługo będzie Halloween, czyli pierdolec ogłupiałych, nieświadomych dzieciaków latających ze swoimi pierdolniętymi rodzicami, którzy nawet nie wiedzą, że uprawiają obrządek kurwa satanistyczny, ale będą zbierać słodycze albo psikusy. Chciałbym te psikusy zobaczyć z tymi dziećmi. O jakichś psikusach mowa, nie? Bo jeśli idziemy tym tropem, to może być ciekawie. No, pedofile będą mieli przynajmniej ubaw. Natomiast wiecie co, te słodycze, bo jak patrzę na ekspozycję na przykład w naszym sklepie, ale nie tylko w naszym, bo ostatnio jak byłem w Tesco, to jest ekspozycja podobnego rodzaju. Słodyczy. Zobaczcie sobie, żelki w kształcie kupy jest nazwane pół. Kupka. Brązowe takie w kształcie, takie spiralne, z oczkami i uśmiechem, z kupa. Jest nazwane kupa o pysznym czekoladowym smaku. To są słodycze na Halloween. Żelki w kształcie gałek ocznych. Albo żelki w kształcie odciętych palców, języków. No. Powiedzcie mi, czy to jest normalne? Wiecie, ja do wielu rzeczy się już przyzwyczaiłem. Zwłaszcza odkąd mieszkam w Anglii, a szczególnie w Birmingham. Ale teraz jak tak na to patrzę, to... Ktoś jest pierdolnięty i chyba to nie jestem ja. Znaczy, mogę być, ale nie akurat w tym kierunku. Nie w tym kierunku. Kupę. Jeszcze bym zrozumiał te żelki w postaci albo lizaki w kształcie pająków. Chociaż to jest dla mnie obrzydliwe, wylizywać pająka. Ale zobaczcie, do czego się dzieci przyzwyczaja. Że wpierdalanie oczu, części ludzkiego ciała, czy imitacji w postaci żelków, nie? Czy lizanie pająka albo jedzenie kupy zrobionej z galaretki, to jest właściwie wszystko w porządku. Nic się nie dzieje. Może w przyszłym roku będą już żelkowe penisy i waginy do jedzenia.
Może tak być. Takie pomału przyzwyczajenie. Dalej, no święta, to będziemy wpierdalać czekoladowe Mikołaje i ewentualnie śnieżynki. I wylizywać czekoladki z kalendarza adwentowego. Jak będą w kształcie gwiazdek, to super. Może jak będą w kształcie śnieżynek. Nie śnieżynek, śnieżynek, tylko tych śnieżynek dziewczynek. Albo Mikołaja z czekolady trzeba wylizać, nie? Że króliczka to rozumiem, ale Mikołaja. Jak także jak na to patrzę z boku i nie do końca trzeźwo, to zaczyna widzieć pewne rzeczy. A kurwa, galaretka w kształcie kupy, jeszcze nazwana kupą. No, wiecie, kiedyś widziałem taką książkę, bajkę dla dzieci. Książeczka z takim wkurwionym na okładce, wkurwiony jeż z gównem na głowie idzie i słuchajcie, na tej okładce, wysunę taki. I tytuł bajki dla dzieci jest o wściekłym jeżu, któremu ktoś zrobił kupę na głowę. Dobra, skończmy tematy fekalne. Tulipany ładnie pachną. Ja kończę papierosa. Wgrywam wam to. Będziecie mieli na dziś, jutro lub na pojutrze, ewentualnie jak ktoś będzie miał czas. Bardzo serdecznie jeszcze raz pozdrawiam pana kierowcę, który dzisiaj mnie zaczepił w galerii handlowej w Sutton Red Rose w Sutton Coldfield. I gdyby pan się odezwał, to byłoby mi bardzo miło, bo przynajmniej chciałbym pana imię poznać, bo tak mi zapytałem. Niegrzeczne to było, wiem, ale nie myślałem wtedy o grzeczności, tylko o tym, żeby jak najszybciej wrócić do sklepu z papierosa. Dobra, kochani, to co? Do zobaczenia. Nie śmiejmy się już ze Stalowej Woli, Sosnowca, Radomia, ani tym bardziej Kłaju. Dobrze? No. Pozdrawiam mieszkańców wszystkich powyżej wymienionych miejscowości. Pa, kochani.